Witam bardzo serdecznie, Pasieka Marcyś. Dzisiaj jesteśmy na pasieczysku, aby skontrolować stan pokarmu w rodzinach. No tutaj akurat w tym odkładzie jest pokarm? Jest i to dużo. Znaczy on sporo chyba wziął pokarmu i mało skonsumował dosyć. Nosy był bardzo malutki w tym. No, wiesz to, późny odkład po lipie to... No zobacz, ale po lipie się ładnie utrzymał. No się utrzymał i wygląda na to, że coś tam... Coś z niego będzie. Dobra. Nie wiem, czy nie żarty jest. A ta zobacz, jak z pokarmu chyba zrobisz. No co? To jest pokarm. Nie ma chyba co. Co? Jak uważasz? Wiesz co? Wydaje mi się, że to powinno starczyć. Bo tu tutaj jeszcze. Kurczę, jest tak. Mówię ci, wtedy mam? Może trochę. Jest pokarm, Marcin. No, no co? No. Też jest pokarm. Dobra, tak zakrywamy. Matka też raczej musi być. A matki mamy szukać. Spokojnie siedzę. Nie wiem, może będzie to coś agresywne, nie? Co dajemy ten? Wodę? Jak już pokarm, bo jednak tyle tych pszczół. A zobacz, czy woda jest na powałce? No jest. No, to jest właśnie mat cudowne, to no. Się nie da odsunąć. I tego mówię, na samym roku to trzeba wziąć to porobić z tego. Wiesz co ty o tym? Dosyć mało, przynajmniej ta jest pusta. A to ma zębatu do miodu. Czy wiesz, patrzyłem, że ona ma tam chociażby tę pierzgę, co nie? Skoro ma pierzgę, to ta pierzga teraz się bardzo przyda. I opalitka nie było. Z tej strony to jakoś pokarmu nie ma. Strasznie, wiesz? Z samej strony jest. Tu zobacz pokarm, zobacz. No, to tu chyba. A to lekka. No chyba, żeby wyjąć tam i przestawić. Czy przestawić go to może jak dobrze. Ale to, to może. Nie wiem, jak uważasz. No. Że ma to, że coś ty sobie przenosić.
Dobra. Te znowu się uwiązały od tej strony. I tutaj jest. Jest poker? No. Jest. Na jednej i na drugiej. To dajmy. Więc jest spoko. Nie ma tym. Trzymaj. Weź trochę ode mnie, żeby ja mam leć. No już nie wkładaj go do tego, że ona tam sobie pakowała, to zobaczymy, kurde. Wszyscy tutaj trochę jest. Czy jest jakiś szał? Tam też jest, tu też jest. To chyba jest, powiedzmy. Starczy. Ale silna rodzina też zobacz. No tamte nieski, dwie tutaj prima. Mhm.